znajdujemy się w laboratorium badania układów mechanicznych. Właśnie tutaj mamy do czynienia z systemem laserowego spiekania proszków metali. W skrócie mówiąc, jest to drukarka 3D, która drukuje z metalu. Metalem w tym przypadku może być tytan. Najczęściej właściwie najciekawszy materiał, który jest wykorzystywany, ponieważ ta technologia jest stosunkowo droga, więc w zasadzie koszty eksploatacji tej maszyny są, można powiedzieć, większe niż sam użyty materiał. No ale możemy również stosować takie materiały jak stal nierdzewna, kobalt, chrom albo inconel, czyli stop niklu. Model trzeba przygotować w taki sposób, iż przekształca się go do siatki trójkątów. Siatka trójkątów, wiadomo, jest przybliżeniem geometrii, no ale w zasadzie każda technologia wydruku 3D korzysta z tego etapu. Następnie odpowiednio model umieszcza się na wirtualnej platformie budującej w taki sposób, żeby ustalić jego pozycję, kierunek powstawania w taki sposób, żeby on był jak najbardziej zoptymalizowany, aby właśnie jak najmniej powstało tych struktur podporowych, dlatego że usuwanie tych struktur podporowych jest no, szczególnie uciążliwe, zwłaszcza z metalu. Wymaga to praktycznie pracy takiej ślusarskiej. No i również pozycja samego detalu nie jest bez wpływu na czas wydruku. Jeżeli mamy jakiś długi element, jeżeli wydrukujemy go w pionie, ten czas wydruku będzie znacznie dłuższy niż jeżeli na przykład wydrukowalibyśmy go należąco, że tak powiem. No więc to można tak w skrócie powiedzieć, że taki model w ten sposób przygotowuje się do wydruku. W przedpowie części urządzenia znajduje się platforma, stół roboczy, na której umieszcza się z kolei platformę, na której wykonywany jest bezpośrednio wydruk. Materiał jest nanoszony z tego zasobnika, też jest jakaś platforma. Ta platforma jest ruchoma, która jest sekwencyjnie podnoszona do góry w taki sposób, żeby dostarczyć odpowiednią ilość materiału przez zgarniacz, który znajduje się tutaj. Zgarniacz wykonuje ruch od prawej strony do lewej strony, nanosząc materiał, po czym następuje sekwencja wypalania danej warstwy. Nadmiar materiału ląduje w kolei na tej platformie, to jest jak gdyby taki kolektor zbiorczy, gdzie można powiedzieć, że no jest po prostu pewien nadmiar zbierany, aby każda z tych warstw, która tutaj zostaje nanoszona, była równa, równej grubości, bo po prostu jakiś nadmiar na pewno musimy uwzględnić. To są elementy wykonane ze stali nierdzewnej, właśnie technologią wydruku DLMS, czyli Direct Metal Sintering.